Proszę Państwa, po prostu muszę się zwierzyć Państwu z takiego zdarzenia. Dostałem mieszkanie niedawno. Na takim osiedlu, które się nazywało Osiedle Tysiąclecia. Taka dobra nazwa, bo niektórzy mówią, że mniej więcej tyle czasu się czeka na mieszkanie, prawda? U nas. Nie, to jest ważne. Na tym osiedlu wszystkie ulice ponazywano imionami od królów polskich. Imionami królów polskich po prostu. Od pierwszego do ostatniego. Mój dom stoi przy ulicy Mieszka I. Więc poszedłem do takiego urzędu, tam gdzie trzeba się zameldować, wchodzę, dzień dobry, proszę siadać. Przy jakiej ulicy pan mieszka? Mieszka. Mówię. No da, ja rozumiem, ale przy jakiej, prawda? W ulicy? Ja mówię, właśnie mieszka. Ja rozumiem, że pan mieszka, ale przy jakiej ulicy? Tego, to ja mówię, znowu mieszka, tak, a przy jakiej, tak. I tak przez pół godziny nie mogliśmy się po prostu dogadać. Mieszka. Co ty państwu opowiadasz? Zwierzam się, fakty z życia opowiadam, dostałem mieszkanie. No, tak pogratulować. A co? No i że poszedłem potem do takiego urzędnika tam do meldunkowego i że no, facet bystry był, nie mógł przez pół godziny wykapować, przy jakiej ulicy mieszkam. Meldunkowe te? Tak. Co mają to ciemnoty biorą? Tak. Tak. A tak a propos, to na jakiej ty mieszkasz? Mieszka. Kto? Ja. To się mówi mieszkam, ale jak się nazywa ulica? Mieszka pierwszego. Tak po pierwszym stoi puste do końca miesiąca, to ty wynajmij komuś. Jak wynajmij? Co? Nie mogę wynająć, bo ja tam mieszkam. Przez resztę miesiąca? Nie, cały czas mieszkam tam. No, aha, znaczy pierwszego mieszka ktoś z tobą. Nie, ja sam mieszkam, ja mieszkam, ty mieszkasz, on, ona, ono, mieszka, my mieszkamy, Mileczkę, czekaj, mieszka, czekaj, mieszka. Tyle osób na raz? To jakiś dom schadzek jest. Nie, Krzysiu, spokojnie, słuchaj, taka jest nazwa ulicy, rozumiesz, no takie dali nazwy ulicy, no, mieszka pierwszego, potem druga jest Chrobrego, trzecia mieszka drugiego. Momencik, ty, jaka trzecia mieszka u drugiego? Czy ty się z dziwkami nie zadajesz? Nie. Chwileczkę, taka nazwa ulicy jest, rozumiem, mieszka, no tak nazwali ulicę, ty przy jakiej na przykład mieszkasz ulicy? Ja? Na Wiejskiej. No jakbyś się przeprowadził do miasta, to może... Ja w mieście mieszkam, nie, na Wiejskiej. W mieście to na Miejskiej, jakbyś się przeprowadził z tej Miejskiej, to być może na Mieszka mieszkał, no. Chwileczkę, mieszkał czy mieszka? I kto? Ja. To się mówi mieszkałem. Ale ja tam ciągle, aktualnie, teraz, w tej chwili też tam mieszkam. Przed chwilą mówiłeś, że ktoś obcy u ciebie mieszka. Nie, nie obcy. Ulica mieszka. No. Cała ulica mieszka u niego. Nie. Jakąś melinę prowadzisz. Nie, melina jest tam, u Zielnicowego. Pole. Ulica... Wariuje. Ulica nosi... Jeszcze mu znoszą paser. Nosi nazwę. Dobrze, ale jaką? Jaką? No mieszka. O swoich lokatorach już nam opowiadałeś. Teraz powiedz, gdzie ty masz mieszkanie? Na ulicy mieszka. Mieszkam, mieszkam. Nie ty, tylko ja mieszkam. Nie, nie masz się czym chwalić. Ty na ulicy u siebie jacyś obcy ludzie, no. Spokojnie, szlak trafi. Spokojnie, dobra. No. Taka jest nazwa ulicy, prawda? Taką dalej, nazwę ulicy. Mieszka, prawda? Mówię spokojnie. Mieszka! Ulica mieszka taka, no. Ja spokojnie, popatrz na mnie, tak, spokojnie, tak. Pytam. Kto? Kto? Ja! Nie, jeszcze raz, chwileczkę. Uwaga, tak jest. Ulica, wiesz jak wygląda? Tak? Tu ulica, jest grzowanie, tu jedzie tramwaj, tu autobus. Motocykl ci jedzie. Przy ulicy stoi dom. Tak? Ściana, na ścianie tabliczka, mieszka, tu, mieszka, mieszka. Rozumiem, spis lokatorów, mieszka ten, mieszka tamten, ale powiedz, jaki ty masz adres? Mieszka, kurwa, nasz! Mówiłem, że się z dziwkami zadajesz.